tym odcinku nauczysz się najbardziej podstawowego szwu chirurgicznego, jakim jest szew pojedynczy węzełkowy. Jego opanowanie jest bardzo ważne, ponieważ wiele kolejnych szwów jest jego modyfikacją lub rozszerzeniem. Do dzieła! Przed założeniem pierwszego szwu najpierw pokażę Ci, jak w prawidłowy sposób wykonać cięcie skalpelem. Pamiętaj, aby ostrze skalpela zawsze trzymać pod kątem prostym do powierzchni skóry, a cięcie wykonać jednym i zdecydowanym ruchem. Za pomocą pensety podnieś prawy brzeg rany, wywołując delikatne napięcie. Igłą zapiętą w imadle wykonaj przekłucie pod kątem prostym do powierzchni skóry w odległości około 0,5 cm od brzegu rany. Odepnij igłę z imadła, przeciągnij ją przez ranę i zapnij ponownie w imadle. Następnie chwyć pensetą drugą stronę rany i wykuj się igłą w tej samej odległości po drugiej stronie rany. Postaraj się, aby oba przekłucia tworzyły linię prostopadłą do osi, którą stanowi linia rany. Następnie przeciągnij igłę z nitką przez skórę, pozostawiając kilka wolnych centymetrów nici po prawej stronie rany. Następnie załóż węzeł chirurgiczny, dokładnie w taki sam sposób, jak pokazałem Ci w jednym z poprzednich filmów. Po założeniu szwu należy przyciąć nici. W tym celu podnieś je obie jednocześnie i utnij nić około centymetra nad węzłem. Bardzo ważna jest odległość, jaką pozostawiasz pomiędzy kolejnymi szwami. Istotne jest, aby nie była ona zbyt duża, ale również, żeby nie była zbyt mała. Opisywana jest ona jako mniej więcej szerokość każdego poszczególnego szwu. Po opanowaniu szwu pojedynczego węzełkowego czas na kolejne wyzwania. W następnym odcinku pokażę Ci, jak założyć szew materacowy pionowy. Do zobaczenia! Spodobał Ci się ten film? Masz ochotę na jeszcze więcej chirurgicznej wiedzy? Zasubskrybuj ten kanał i bądź na bieżąco.